Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie i kontynuujemy speedrana, gram na 10 minut komentuję ruchy, komentuję plany jak grać na danym poziomie, jak grają zawodnicy na danym poziomie, przejdźmy do rzeczy, mamy zawodnika 1337, my mamy 1338 ranking D4 na horyzoncie, no i jak zagrać może zagramy obronę Nim Nimcowicza, jeszcze chyba tego nie było na speedrunie, postaram się po prostu grać dużo różnych debiutów Jakie tylko istnieją, tak, żeby była wielka różnorodność. O, mamy Londona! Mamy Londona! Goniec na F4. No to jak sobie teraz z tym Londonem poradzić? Jest takie posunięcie pod tytułem C5. To jest taki ruch, który od razu zaczepia tutaj przeciwnika w centrum. No i teraz się zastanawiam, jak dalej zagrać, bo jeżeli przeciwnik zbije, to się bardzo cieszymy z tego powodu. Oj, posunięcie H3. Nie jest to najlepszy ruch. Dlaczego? gdyż ten pionek d4 będzie teraz przeze mnie zbity, a nie był połączony żadnym pionkiem, żeby go tutaj odbić w centrum. Odbija to Hetman, a ja dzięki temu mam zagranie skoczkiem, wstępem. No czyli widzimy, że już powiedzmy po czterech ruchach mam sporą przewagę, mogę teraz zagrać na przykład e5, potem d5 i nie omieszkam z tego skorzystać, dlatego że mam szybki rozwój figur. Mówię tutaj o skoczkach. I szybkie centrum to jest za friko po prostu um, z, sytuacja, więc myślę, że e, czarnymi stoimy świetnie. Posunięcie h oczywiście było bez sensu. E, no i teraz kwestia kontynuacji e, jakiejś takiej w miarę. Myślę, że sensownej. Może, zastanawiam się nad Hetman B6, ale w zasadzie chyba będziemy kontynuować normalną grę. Czyli goniec D6, przypinujemy bardziej pionka na E5. Przy okazji chcę zrobić szybko, szybko Roszadę, więc Roszada jest już zrobiona. Pro problemy z głowy. Hetman B6 mi chodzi po głowie. Jeszcze mogę próbować stosować A5, A4 tak wysoko jak postawię pionka na 4. Na pewno będzie to ciekawe rozwiązanie z tego względu, że zagram sobie Hetmanem i będę atakował tutaj i Hetman B3 mi nie zagra. Tak sobie tutaj to to rozkminiam. Goniec zagrał na d3. No dobra, prowokuje mnie przeciwnik do zagrania e4. Tu może nastąpić wymiana, goniec odejdzie. Nadal mam 100 milionów temp w tym momencie. Też fajnie by było ustawić pionka tutaj, wejść z skoczkiem i wejść później na d3. Do tego muszę zlikwidować gońca na d3. Myślę, że w tej sytuacji mogę spróbować zagrać A5, B6, goniec A6. Trochę długi plan. Ym, no właśnie i nie wiem, czy skuteczny. Wiecie co? E, Roszadę mam zrobioną. Goniec nie musi być na siłę wyprowadzony typu na przykład na E6. Zagram te A5 i spróbuję złapać przestrzeń na skrzydle hetmańskim grając w kolejnym posunięciu hetman B6. Ale może nie w kolejnym teraz. O, teraz mogę. Bo hetman nie zagrywa na pole B3. Więc hetman B6 jak najbardziej Mogę sobie zagrać, atakować, pionka Hetman C2 to dostanę, dostanie teraz. Nie, no, E4 nie mogę, bo tu mi wisi goniec, muszę na to uważać. No dobrze! Taki ruch A4 nie zaszkodzi, a nawet bardzo się przyda z tego powodu, że zablokowałem troszeczkę pionka. B2 go nieco skrępowałem. Mam nadzieję zresztą, że tak to jest odbierane. No i teraz pytanie: co dalej? Jak zagram skoczkiem tutaj, Hetman nawet może mi zbić, ale ja wtedy chyba biję na B2 jest w porządku. No tak, zagramy sobie skoczkiem na A5. Spróbujemy kontynuacji. Skoczek F3, nadzieje się tutaj na posunięcie E4. Hetman broni gońca. Tu się wszystko trzyma. Jeżeli Hetman zbija. Zaraz, dobrze, dobrze, dobrze myślałem. Hetman bije na B2, muszę o tym pamiętać. Także zwróćmy uwagę, że goniec C8 nie jest wyprowadzony. Nie musi być od razu wyprowadzony. Za chwilę mogę, oczywiście, kontynuować goniec E6, wieża z F na C8. Tutaj na hetmana będziemy się nastawiać i jakiś ruch D4 istnieje. No dobra, goniec, wieża zagrała na D1. Goniec E6, bo czasami jest taki ruch, i czasami wchodzę gońcem na B3. Taktyka wisi w powietrzu. Jest to na pewno, na pewno to jest dobry ruch, bez dwóch zdań. Zobaczcie, figury czarnych są wszystkie w gotowości, a białe jeszcze nie mają skoczka wyprowadzonego. No nie chce się zagrać na E2, na F3 też nie może. I tak przypadkowo wyszło, że w tej sytuacji po prostu skoczek F3, skoczek E2 jest tutaj niedobrym posunięciem, bo gram po prostu ruch E4. Choć z drugiej strony, jeszcze tak muszę zwrócić uwagę, że jak skoczek E2, E4, goniec... B, nie, zaraz, co ja mu w ogóle mówię, goniec b5, coś mi się uzdrowiło. Aha, po wybiciu tutaj na d6 i goniec b5, tu by będzie pionek wisiał. Dobra, widzimy teraz, że e, białe zagrały wieżą na d1 i wróciły na, B, na b1, czyli stoimy na pewno dobrze. Na pewno wygląda to w porządku. Jak to ja, ja spróbuję zamieszać, zagram wieżą na C8, świadomie oddam tego pionka. Jeżeli Hetman go zbije, zagram D4 i potem będę groził skoczkiem na B3, gdyż goniec tego skoczka będzie tutaj wspomagał, a Hetman może mieć problemy, bo będę atakował go wieżą. Czyli tak, grając sobie w ten sposób w centrum, mam z Afryko wyprowadzone centrum. Mam silne centrum przede wszystkim. Wszystkie figury grają i czekam na dobrą okazję poprawiając figury, starając się poprawiać figury jak najlepiej tylko mogę. Teraz Hetman znowu zagrał na dynast. zobaczcie białe stoją w miejscu. Zagrały dużo razy z tymi samymi figurami. Skoczek na C4, skoczek bije, pionek bije, goniec odchodzi. Wieża D8. No, nie wiem, w sumie się muszę jeszcze zastanowić. Może w ogóle zagrać wieżą teraz na D D8 i na rentgen z Hetmanem? Ciężko stwierdzić. E, czasami może taki ruch H6 się przyda. E, coś konkretnego. A właśnie, a może uderzymy ruchem D4 na przeciwnika? No właśnie, dlaczego by nie uderzyć ruchem D4? E, dlatego, że on nie ma ruszady, to jest chyba dobry moment na to. Tak mi się wydaje, że to będzie działało. Skoczek, przypominam, nie jest wyprowadzony, więc tym bardziej taki ruch D4 dobrze może zadziałać. No i co on teraz może zrobić? Jeżeli na przykład zagra hetmanem, będzie bronił pionka. Ja mogę szczesać pionka na C3, ten wybije. Tu pozostanie słabość na A3. Odejdę sobie hetmanem i będę atakował pionka na przykład na A3. Małymi krokami staram się w tej sytuacji budować coraz większą przewagę. No bo przewaga na pewno jest, bez dwóch zdań. Dobra, przeciwnik się boi i zagrywa na e4, to znaczy boi się, no nie wiem, co on tam ma w głowie. Zbijam tutaj zgodnie z planem, tutaj pionek mi wybije i tym hetmanem zagram sobie na c7. To chyba będzie dobry ruch. Tutaj atakuje pionka. Tutaj atakuje pionka. Wprawdzie ten pionek też jest atakowany przez hetmana, ale czasami są tu cały czas takie pułapki typu skoczek B3. No dobrze, skoczek zagrał na E2. Pozwala to przeciwnikowi zrobić roszadę. Ja wezmę pionka, wezmę pionka na A3, tak po prostu. Wezmę pionka na A3, a potem mogę zastosować ruch skoczek na B3 i tego pionka tutaj bardzo wysoko trzymać. Ewentualnie gońcem wybije. Czyli będę próbować grać zwyczajnie na przewagę jednego pionka. Wziął, wziął, więc chyba zagram skoczkiem na B3 i Hetman może mieć problemy. Taktyka chyba tutaj działa. Skoczek C4 jeszcze mi chodzi po głowie, Hetman się wróci. No dobra, skoczek B3. Atakuje Hetmana, bronie wierzą tutaj Gońca. Skoczek jest broniony przez Gońca, Hetman ma problemy. Chyba Hetman ma jedyne pole takie ucieczki To na B5 I po tym ruchu zbijam na D2 Potem zbijam na, nie na C3 nie mogę Przecież skoczek z E2 broni No ale zbiję na D2 i w każdym razie Król będzie zderoszowany i to będzie bardzo dobra wiadomość dla czarnych, więc to na pewno będzie dobry pomysł, bez dwóch zdań. Teraz chodzi mi po głowie ruch wieża D8. Wieża D8 wiąże przede wszystkim tutaj gońca i będę groził zagraniem goniec C4. Hetman jak zbije na B7, ja to nawet mogę odbić i grać goniec na C4, zdobywając figurę, więc nic mnie tutaj więcej nie interesuje, tylko taki prosty plan zdobycia figury i tyle w temacie. Jak się przed, przed tym bronić. Białymi. Ciężko mi doradzić. Białym. No bo pozycja musi być tutaj już no, gorsza, zdecydowanie. Wiem, że się powtarzam. Y, dlatego też y, postaram się nie powtarzać. Ale. Y, pokazuje po prostu jak zawodnicy na tym poziomie 1300 zobaczcie no debiut zagrał no goniec F4 i H3 przypominam niezbyt to jest dobra opcja niestety niezbyt to jest dobra opcja tutaj trzeba grać szybko jak najszybciej figurami jak chcemy grać w szachy dobrze to dobrze jest figury wyprowadzać jak najszybciej teraz a zaraz przecież, czekajcie czekajcie ja tu gadam gadam a tu mam strzała na D na E5 w tym momencie o, właśnie, miałem strzała na E5, i z tą Hetmanem pewnie musiałbym odejść. No, dobra, F3 w sumie. Nie... Aha, jeszcze skoczek E4 wisiało, ale tu jest dużo taktyki, widzicie? No, trzeba trenować taktykę. Ja też muszę ją trenować. Goniec C4 z prostą opcją zbicia Hetmana tutaj atakuje, wieża atakuje, i zdobywam materiał, więc w tym, w tym wypadku. Jest dobrze. Ja przypominam, że w tym speedrunie po zakończeniu całej tutaj, e, całej tutaj gry e, przeciwnicy dostaną zwrot rankingu po ewentualnych porażkach, więc e, spokojnie, nikt tu krzywdy nie ma. E, I teraz zbiłem wieżą z szachem. Król zagrywa na C2 prawdopodobnie i chyba hetmanem zagram, ale zaraz, zaraz tu wisi wieża, jak ja mało widzę hetmanem muszę zagrać na D8 No to tak zrobimy. Zagramy hetmanem na D8 i po Będę groził teraz wieża D2. Oczywiście, wieża D1 musi nastąpić, yy, i po tym ruchu wieża D1 ja mogę po prostu też czekać, zagrać jakiś pożyteczny ruch, przynajmniej spróbować zagrać pożyteczny ruch. W typu może goniec C5, bo wtedy też mogę wjechać wieżą na A2, muszę uważać na to, żeby nie dostać mata w przyszłości na ósemce, lufcik nie jest konieczny, może to być oczywiście takie zagranie profilaktyczne, ale jeszcze mam gońca, który na F8 się w razie czego zasłania, więc to jest wszystko kontrolowane, poza tym figura więcej jest, no to to jest y, ogromnie dużo i wydaje mi się, że po D1 mam prosty plan, y, goniec na C5, zobaczymy jak przeciwnik zareaguje w tej sytuacji, Wieża D1, dobra, tak jak powiedziałem, gramy szybko, goniec na C5, grożę zagraniem. Czyli cały czas staram się tutaj grać w taki sposób, żeby grozić coś przeciwnikowi, żeby stwarzać mu jakieś problemy za każdym razem. No i teraz jest realny problem, wieża A2, przypominam, grozi zagranie. Jeżeli będzie bicie, no to tutaj hetman wjeżdża i robią się ogromne, ogromne problemy matowe. Król C1, wieża A2, hetman da szacha, goniec F8 i tutaj będzie groził mat na D2 hetmanem, ewentualnie na C2, no więc to się powinno wszystko trzymać. W każdym razie mamy figurę więcej e, i nie należy tutaj m, jakoś ekstrawagancko podchodzić do tej sytuacji, tylko starać się grać e, spokojnie, rozważnie, e, uważać na e, pułapki ze strony przeciwnika, na jakąś kontrę, żeby, e, żeby nie wpaść w jakieś tam e, sidła przypadkowe i no, przede wszystkim e, jak mamy e, coś więcej, figurę więcej, to jest takie stare porzekadło, spokojnie. Spokojnie i partia wygrana jeszcze nie jest wygrana. Dopóki nie, pod, przeciwnik nie podda, bo nie damy mata. To, że pozycja właśnie wygrana, no to nie znaczy, że już wygraliśmy i to jest na pewno to, o czym trzeba pamiętać. Król zagrał na b no to mat w dwóch ruchach, moi drodzy. Daję tutaj szacha wieżą, król zagrywa na C1 i jest mat na D1. Przeciwnik tutaj próbował jakoś desperacko uciekać tym królem, jednak się nie udało. No, i zobaczymy, czy przeciwnik się podda. Czy da mi tę przyjemność dania mata? Dobra, poddał. Szukamy nowego um, oponenta 1394. Posunięcie E4. Yy, no dobrze, obrona karokan czy była? Chyba była kiedyś, ale co nie zaszkodzi, zagrać obronę karokana. Yy, zagrajmy obronę karokana. Niech będzie obrona karokana. C6. Dobra, D4, D5. Teraz co zrobią białe? Białe grają wariant zamknięty. Goniec. F5 od razu. Jest to ruch obowiązkowy. Jeszcze istnieje ruch oczywiście c5. Zamiast gonić f5 można grać od razu c5. W obronie karokana bardzo ważną rzeczą jest to, żeby tego gońca z c8 właśnie jak go wymienimy to stoimy wtedy na pewno dobrze. c3, to gramy sobie posunięcie e6 i będziemy próbować grać c5. Dobra, hetman zagrał na b3, chce mi atakować tutaj pionka. Mógłbym zagrać hetmanem, to myślę, że byłby spoko ruch. Ale nie chciałbym wymieniać tych hetmanów teraz. Chciałbym te hetmany jednak zachować, no więc e, może zagram po prostu hetmanem na C7. E, średnio mi się ten ruch podoba, ale on nie wymienia hetmanów. Tu broni na B7 po prostu, i będę chciał grać C5. To jest taka dobra wersja obrony francuskiej. A, no i w tej sytuacji takim mój plan to właśnie będzie ruch C5. Będę czekał aż przeciwnik mi go wybije. Gramy od razu C5. Mogę napotkać tutaj oczywiście szacha. Z jednej i z drugiej strony. Tego się w ogóle nie boję, bo zawsze mam skoczek C6, potem skoczek E7, się bronię i teraz spróbuję po prostu uderzyć w centrum, czyli pionek na C5. Zauważmy, że mogę w tej sytuacji zbić. No teraz już nie mogę, bo tam na końcu wisiał goniec. Po tym szachu oczywiście gram skoczkiem sobie na C6. Tutaj pionek jest broniony przez gońca, więc to się dobrze trzyma. Dobra, zostało wybite. Oto ciekawe w sumie. Wybijam gońcem, wprawdzie... Mogę też wybić piona centralnego i to jest kuszące, ale jednak wolę chyba zbić gońcem, żeby mój skoczek z e7 miał już swobodę gry i nie blokował gońca z f8. Dobra, skoczek na f3, ja zagram skoczkiem na e7, tutaj nie widzę żadnych pułapek. Skoczek e7, jak zrobię szybko roszadę, to będę mógł wtedy zbić tutaj tego pionka. Mój przeciwnik gra skoczek na... co? Gra z koczkiem na d4, na pewno nie jest to dobry ruch. Zwróćmy uwagę, że ja mogę wziąć po prostu pionka na e5, to jest jedna rzecz. Druga sprawa, jak zrobię szybko roszadę, to będę groził, też tam mnie kusi, żeby na c1 jakoś przeciwnika oszukać, ale teraz tego nie mogę zrobić, no więc w tym wypadku... Tego końca mi szkoda, mogę po prostu wziąć pionka, no wezmę tego pionka na e5, jak mi go daje, to ja go po prostu wezmę. Skoczek tutaj jest broniony na c6 mocno przez skoczka e7, przez pionka b7, to się wszystko fajnie zazębia. Jeszcze jak zrobi przeciwnik ruszadę, to ja mu zbiję skoczka, a potem zbiję gońca, więc też w tej sytuacji ruszady nie może zrobić, dobra. Jest wybicie. Ja tutaj chyba mogę zbić skoczkiem czy pionkiem jednak. Znaczy, bicie pionkiem jest w porządku na pewno, bo y, pionki mam bardziej w centrum, ale z drugiej strony, jak skoczek zbije. A zbije pionkiem jednak. A zbijemy jednak pionkiem. <laughs> Silne centrum powstanie tutaj. Dzięki tej formacji pionków C6, D5, E6. Za chwilę chcę zrobić roszadę. Tu jeszcze grożę takim ruchem. Goniec D3 nie jest to priorytet. Teraz w moim myśleniu, dlatego że Hetman 1 zaprzewraca. Dobra, goniec E3 no to przeciwnik oddaje kolejnego pionka, więc ja skorzystam z tego prezentu. Zbijamy. No i zobaczcie, jeszcze chcę zrobić rozzady, by było super, ale jak przeciwnik daje pionki za darmo, a tu się trzyma na C6, to ja biorę tego pionka. Dwa piony więcej, za chwilę gram. Gońcem na D3. Ja chyba już to mogę zrobić i znowu z tego skorzystam. Zepchnę Hetmana do defensywy. I nie będę musiał jeszcze tego gońca zbijać, oczywiście. Tutaj grożę matem na polu E2. No, Hetman musi zagrać na d no Nie ma innej opcji. I ja teraz mogę zrobić sobie ruszadę, chociaż też mogę zagrać w ten sposób. Wiecie co, zrobię chyba jednak roszadę. Zrobimy roszadę, żeby mieć z głowy to wszystko. Mogę do końca wszystko wymienić, dwa pionki więcej dają mi ogromną przewagę, no więc z tego skorzystam. Tutaj szybciutko to powymieniamy. I zagramy sobie wieżą na B8. Dlaczego tą wieżą? Bo prawdopodobnie będzie zagranie B3 albo B4. I teraz pionek A5 będzie podparty tę, tą wieżą z A8. Więc mój plan jest taki, żeby zagrać za chwilę tutaj posunięcie A4. Jeszcze tego nie muszę robić. Mogę spróbować zagrać F6, pod, podciągnąć króla. Za chwilę zagrać E5. Dobra, podciągamy króla. Pionek C6 się broni. Gram za chwilę E5. Czyli w końcówce też starajmy się grać tak powoli, spokojnie. Podciągnąć króla jak najwyżej centrum, gdy mamy na to czas. Przeciwnik ma dwa pionki mniej, ma gorszą sytuację, więc jeszcze król wyżej, tutaj prawdopodobnie będzie bicie to wybijemy to pionkiem. Silne centrum jest skoczkiem, też można, ale jednak pionki trzymają się razem, zawsze są silniejsze. No i zwróćmy uwagę, że też nie pchałem się tym pionkiem na A4 świadomie, nie za wszelką cenę. To jest myślę. Tutaj chyba jeszcze D4 mogę podrzucić, skoczek na D5 będzie już stał fantastycznie jakieś tam opcje typ. Typu skoczek na C3 grożą wieża C1. Tutaj król się sam podstawia pod strzał na C3, no więc z tego skorzystam. Od razu myślę, że zagramy na C3 z szachem. Król na D2, król wieża C8. Nie pozwalamy wieży zagrać na C1. Skoczek prawdopodobnie zagra na D3, no to my się władujemy skoczkiem. Tu jakieś opcje będziemy. Stosować. Dobra, widzę co on chce zrobić. Zostawimy na niego pułapkę albo zmierzdziemy go pionkami. Jeżeli zagra wieżą na C1, to dostanie ruch E3 i zdobywamy wieżę. Jest szansa, że w to wpadnie. Bardzo nieprzyjemna pozycja końcówka. Ta, te pionki po prostu tego króla tutaj paraliżują totalnie. Dobra, jest takie zagranie. Na wymianę wież w porządku, podprowadźmy skoczka, bo król y, po szachu, król po prostu idzie na D1, więc podprowadzę skoczka zwyczajnie. Wymiana oczywiście może nastąpić, za chwilę spróbuję sparaliżować. Czekajcie, a ja mogę wybić chyba pionkiem, też to będzie ciekawy ruch. Ta wieża nie będzie miała za bardzo gry, wybiję pionkiem. E, wybiję pionkiem, nie muszę oczywiście, to już do wyboru oczywiście, na no spokojnie. Jak król zagrywa na C2, to jakiś skoczek E3 z totalnym paraliżem. Ok, e, i w tej sytuacji mogę zagrać tak: wieża C1, tutaj wezmę pionka. Nie muszę tak grać, podciągnę króla na spokojnie, w sumie nie muszę się forsować, to przeciwnik ma problem w tej sytuacji. Skoczek gdzieś tu będzie chciał wejść. dobra, idziemy pionkiem, do góry podciągamy kolejne pionki. No dobra, to wymieniamy. Wieżówka jest tutaj już gładziutko wygrana. E, w takiej sytuacji, um, cóż mogę tu zagrać? No mogę tak zagrać. Wieża musi zagrać tu. Okej, okay, idę króle. Jeżeli król D2 to E3. To mam już. Tu już sobie po prostu to policzyłem. Że nie oddaję tego pionka. No dobra, tu już w zasadzie muszę, mogę olać sobie pionka G3. Nie muszę go zbijać. I zwyczajnie zrobię za chwilę Hetmana. No to doróbmy tego Hetmana. No i konsumpcja pionków, to przeciwnik widzę, że gra do końca. Za chwilę marsz piona pozwoli łatwo wygrać tę partię. Um. Aha, przeciwnik się rozłączył spoko, yy, więc tutaj 40 sekund i o, dobra. Yy, zaliczyło. Yy, lecimy z następną partią na 10 minut. Gramy białymi. Yy, no dobra, to gramy sobie posunięcie. Hmm. Zobaczymy, jak przeciwnik za, yy, zareaguje na taki ruch. Jest to y, otwarcie groba, bardzo takie rzadko spotykane posunięcie. Sam w sumie nie wiem jak to dokładnie grać, ale ustawiam gońca na G2. E, zobaczymy, jak przeciwnik zareaguje. Najlepiej chyba grać po prostu ruch D5. Tak jest, tutaj Pionek jest atakowany na polu G4. Ja myślę, że po prostu zagramy sobie H3, będziemy bronić Pionka. Nie jest to oczywiście e, dobry debiut, ja go gram stricte sportowo, żeby sprawdzić jak zawodnicy reagują, na razie czarne grają bardzo ładnie, oczywiście tutaj mogę tak zagrać, ale nie chcę się śpieszyć z tym posunięciem, gram C4 w myśl zasady otworzyć trochę bardziej gońca czyli na drodze, która na drodze potencjalnie, gdzie mogą stać pionki chcę tutaj zlikwidować pionki właśnie na tej diagonali gdzie stoi goniec, widzimy c dobre podejście przeciwnika podoba mi się to, ja tu jednego pionka capnę, on zbi prawdopodobnie i aha, chodzi mi po głowie taki ruch nie za bardzo w sumie. Dobra, gramy D3. Zagramy D3. Troszkę tak z angielskiej pozycji to powstanie. Teraz mogę zagrać taki ruch, tego skoczka przepędzić. I wiecie co? Chyba tak zrobię. Wykorzystam to, że jednak mam tego pionka coraz wyżej, wyżej ustawionego. Chodzi o to, że ten skoczek musi gdzieś odejść. W pro... Nie, no na D7 nie może, bo tutaj pionek wisi, więc raczej tutaj F4 wejdzie. Dobra, goniec pilnuje. No to zagram sobie. O! Przeciwnik podstawił pionka. Ale zaraz. Jak ja wezmę pionka, on zagra hetmanem, da mi szacha, skoczek chce trzy bronie, tutaj goniec i będę musiał zbić no, pionek więcej, ale nie chcę za bardzo tego gońca oddawać. Hmm. W sumie mogę tak zrobić, już wytłumaczę dlaczego. Jak mi da szacha, ja zagram tu, on zagra tak, a ja po prostu odejdę gońcem. Chociaż też zastanowię podczas gry, ale nie, mogę też Hetmanem na B3 wszystko obronić. Dobra, jest w porządku, jest pionek więcej po prostu. Czyli widzimy, już przeciwnik taktycznie podstawił zwyczajnie pionka, co się opłaciło zagrać po prostu G5. No i co, w tej sytuacji przeciwnik co on może zrobić? Zobaczymy za chwilę. Zobaczymy co zrobi. Goniec D5, mój drogi przeciwniku. No jest szach. Trzeba zagrać skoczkiem. I trzeba zagrać Hetmanem. Atakujemy przy okazji pionka na F7. Czasami po roszadzie, jak ten pionek by daleko doszedł, to mam ruch G6. Bardzo nieprzyjemny. Trochę dużo czasu to by to zajmuje. E, dobra, wybił, wybił. Mogę wtrącić i zbić na F7. Przeciwnik. A nie, nie mogę. Ho, ho. Słuchajcie, powinni mi zabrać kategorię, przecież tu jest szach. Ojejku. <śm>, no właśnie to są te przeoczenia w głowie, które mogą występować między innymi takie jak u mnie w tym momencie. Dobra, ale w tej sytuacji już stoimy dobrze. To jest dobra pozycja. Poczekajcie, skoczka na C5 jeszcze nie dostrzegłem. Dobra, zawsze mam taki ruch. Ok, w takim razie goniec na A3 z atakiem na wieżę. Dlatego też po skoczku na C5 ja tego skoczka po prostu wybiję. Co? na F7 podstawił, dobra, skorzystam z prezentu i wezmę pionka teraz tak, moim zadaniem będzie to, aby spróbować, no dobra, szybciej figurę muszę wyprowadzić Szybciej wyprowadźmy wszystkie figury. Czy ja mam jakiś tam pomysł, żeby tego króla zaatakować? Póki co mam dwa pionki więcej, więc też sytuację trzeba spróbować uspokoić. I chyba to jest dobry pomysł, żeby zagrać po prostu skoczkiem czyli wyprowadzić kolejną figurę figurę do akcji. No dobrze, zobaczymy co zagra przeciwnik. No, skoczek C5, wybić muszę. Nie mam innego wyjścia. To już miałem zaplanowane daleko, daleko. Tutaj pionek wisi, no dobrze. Goniec tutaj sobie stoi póki co. Może się pokuszę o wymianę hetmanów. To nie jest jeszcze takie proste do końca, jak się wydaje, ale zaraz, taki ruch G6. O, właśnie, zagramy pionkiem na G6. Raczej on nie zbije, bo mogę spróbować wymienić hetmany, ewentualnie tam potem sobie zagrać hetmanem. A, Hetman A4 i Hetman H4. O coś takiego może, mogę zaplanować. Albo po prostu po wymianie mogę wybić i król może mieć problem. A jak, król, a jak pionek zagra na H6, no to tutaj wiecie: ten goniec na F7 z pionkiem dobrze się komponują. Co dalej? Zobaczymy. Nie muszę chyba wszystkiego super przeliczyć. Widzę też taką fajną opcję: skoczek D2, skoczek E4. Skoczek na E4, gdy nie będzie atakowany przez żadnego pionka, to będzie na pewno dobry pomysł. Tylko czy ja mam na to czas, czy. Czy w ten sposób należy grać, czy należy spróbować? A może długa roszada w ogóle wchodzi w grę? Dobra, przeciwnik wybił. Yy, I teraz gra... nie nie mogę Hetmanem na A4, bo tu dostanę plombę. Dobra, wybijemy. Wybijemy to po prostu na G6. Stanę gońcem na E4. I tutaj będę stał chyba. Poczekajcie. A tutaj goni. Tutaj Hetman. Nie, goniec zagra na E6. Dobra, wracam gońcem na E4. I tutaj te figury się dobrze trzymają. w sumie roszada nie jest mi potrzebna w tej sytuacji. Tylko jeszcze mnie martwi taki ruch. No właśnie, po tym ruchu, jak zagram Hetman C2, to mi tutaj jeszcze wskoczy skoczek niepotrzebnie. Potrzebnie właśnie, będzie mnie trochę męczył. Miękko, miękko zagrał przeciwnik w tej sytuacji. Ale jest opór, powiem szczerze, jest opór. No i co teraz? Hmm, hmm, hmm. Może zagrać po prostu E3 i zagrać królem na E2. To są właśnie takie pozycje, gdzie. Poczekajcie, a taki ruch i tu będę groził zagraniem. Dobra, lecimy na całość. Lecimy na całość. Tutaj skoczek na F7 grozi. Oj, bardzo nieprzyjemny ruch. Zapomniałem jeszcze, że przecież koniec broni Pionka. Pola H7, król, yy, tak, no właśnie, tutaj zdobywam materiał, ale na końcu jest Hetman C3. Przy okazji jeszcze zwróćmy uwagę, że on mi tutaj atakuje. Może roszada w ogóle z dobrym pomysłem. Dobra, zróbmy rozsadę. Zawsze ten goniec broni króla, nie boi się tego, tutaj wieża nie wchodzi na g6, goniec nie zbija pionka na h3, pionek trzyma, wieża trzyma pionka na f2 i przy okazji już ten pionek mnie c3 nie interesuje. I grożę przede wszystkim zagraniem skoczkiem na f7. No ale muszę przyznać, że przeciwnik gra fajnie. Fajnie. Dobra, tu chyba podstawił, prawda? Tu chyba podstawił, więc podstawki, podstawki, jeszcze raz podstawki, czyli taktyka, taktyka, taktyka się pojawia. No dobra, lecimy z kolejnym przeciwnikiem, zobaczymy kogo trafimy 1432, wysoki ranking, znowu czarne, no i lecimy. Zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. E4, może byśmy jakiś gambit słonia zagrali, słuchajcie, a może obronę sycylijską, dobra, niech będzie klasycznie obrona sycylijska. Ciekawy jestem, czy goniec C4, zobaczę taki ruch. Jeżeli nie, to znaczy, że przeciwnik może coś tam ogarniać. No w każdym razie, mam nadzieję, że goniec C4 nie zobaczę, bo to najczęstszy błąd. Dobrze, jest skoczek na F3, to w takim razie może zagramy sobie. Posunięcie A6. To jest taki sprytny ruch, bo D4 teraz nie jest najlepszym zagraniem i to przeciwnik robi, dobrze robi, dobrze, dobrze, dobrze to, dobrze to ogarnął. Zagrajmy sobie B5 w takim razie szybko i wstawimy gońca. Jeżeli będzie D4, to ja biję i tam w szybkie E5 gram. Goniec B7. Taka sycylijska trochę dziwaczna na. Na pierwszy rzut oka. No i zwróćmy uwagę, że przeciwnik nie gra typowych schematów. W takim razie, może zagramy sobie ruch E6, żeby tutaj goniec bronił, i zaraz będę chciał też doprowadzić pielkę do D5. Tylko, że jeszcze w tej sytuacji, może po prostu wyprowadźmy sobie figury. Im szybciej figury wyprowadzimy, tym lepiej. Kusi mnie, żeby zagrać skoczek E7, skoczek G6, trochę inaczej niż zwykle. E, więc tak sobie zastosuję taki ruch. Dlaczego by nie? Kto mi zabroni, oczywiście. Goniec F4 nie za bardzo, bo zobaczcie, ja z tempem atakuję tego gońca. Przeciwnik mi się po prostu podstawił, ale jeszcze jest goniec G3 oczywiście. Jak mamy taką figurę na G3, no to lecimy H5. H5 i tutaj H4, chcemy zdobyć gońca. Przeciwnik raczej H4 musi zagrać i teraz goniec E7. Będę plądrował tego pionka na H4. No dobrze, pionek na H4 jest mocno atakowany i ja po prostu go wezmę. No słuchajcie, korci mnie, żeby grać jednak trochę... Ostre partie, więc wybaczcie, biorę pionka i. No, biorę pionka po prostu i będę chciał tam h5-h3 tam męczyć króla do samego końca. Goniec, goniec ten białopolowy tutaj na końcu może też zadziała. Dobra, mamy pionka więcej, skoczek wchodzi na d4. Pozycja białych jest. Nie chcę sobie dopowiadać oczywiście, ale oceniam po prostu obiektywnie. Pozycja białych jest zła, jest bardzo zła. I bardzo zła pozycja. Dobrze, no Hetman G3, no to skoczek D4. Groże, widełkami, bo tutaj Hetman mógł mi zbić pionka. Dużo gadam, wiem, wiem, że dużo gadam. Nawijam, słuchajcie. I teraz co grać dalej? Muszę wycofać Hetmana, żeby dalej iść pionkiem. Więc może zagramy Hetman F6 z prowokacją do E5, wtedy mi się otworzy goniec. To jest na pewno taki chytry plan. A przy okazji chcę grać H4. Dobra. Tutaj zagrał Hetman. Zobaczcie, że ja mogę teraz zbić na przykład na Edwa skoczek, bije i na końcu biorę kolejnego pionka. Tylko pytanie jest takie, czy ja chcę brać te pionki? Mogę też tak zagrać. Tak zagram. Nie chcę grać gra, tych pionków. Jeden pionek mi wystarczy. Wolę trzymać Hetmana bliżej króla, król w ogóle fajnie opancerzony. Chciałem to powiedzieć, że tutaj bicie na h5 może zaistnieć, ale nie jest to dobry ruch moi drodzy, bo tutaj jest Hetman związany praktycznie na Amen. I teraz myślę, że jakiś ruch typu Król E7. Chodzi o to, żeby. Żeby wprowadzić drugą wieżę do gry Wieża H6, wieża H8 Mi chodzi po głowie G4 oczywiście jest możliwe Ale co wtedy ten goniec ma do powiedzenia, nie za wiele Myślę, że to jest ok pozycja Dobra, G4 poszło Stoi to bardzo dobrze W tej sytuacji No mogę, teraz co mogę zagrać Mogę zagrać spokojnie ruch na przykład D6 Podoba mi się ten ruch Dlatego, że bronię pionka Tutaj nie ma jakichś takich niespodzianek Typu właśnie E5 Tak, też mogę zagrać dużo dobrych ruchów. Słuchajcie, spróbuję coś zrobić z tym gońcem, dlatego że on tu F4. Zaraz, on F4 będzie kombinował. Dobra, zagramy wieża G8, bo widzę, że F4 jest kombinowane, więc wieża mi się po, pozwoli tutaj fajnie. Wieża, wieża pozwala dobrze grać przede wszystkim w tej sytuacji. Jeżeli będzie F4, czyli zapobiegam poprzez taki ruch wieża G8, zapobiegam ruchowi F4. Dobra, skoczek zagrywa, no i kusi mnie, żeby tutaj dać szacha. Oczywiście um, mogę też zbić i po raz kolejny wziąć pionka na B2. Wiecie co, chyba tak zrobię. W ogóle chyba tak zrobię. Król bezpieczny, po prostu zmieniam koncepcję trochę gry i biorę pionka. Biorę drugiego pionka. Dlaczego by nie? Nie muszę go na siłę atakować. Tu mi atakuje na F7. Zgoda. Pełna zgoda. Hetman wraca na F6. Mam dwa pionki więcej. Wymienię Hetmana i stoi rewelacyjnie. Dobra. Przeciwnik wymienił. Um, ok. Dobra, jest ruch. O, dobry ruch. Dobry, dobry, dobry ruch. F4 zagrał, to jest dobre posunięcie Ale dobra, bicie na F4 Wieża bije, król E5 Wieża zbije, jestem przekonany, że wieża zbije Atakuje mi gońca wprawdzie A ja potem zagram tam wieżami, będę lepszy Ok Tego się przeciwnik pewnie nie spodziewał Szkoda, że na końcu goniec wisi, ale król jest bardzo aktywny Wieża na bank zbije Ja jeszcze w zasadzie po tym wybiciu Mogę tutaj zbić pionka To może być ciekawe Posunięcie, bo on mi zbije, ja wtedy zbijam tu z drugiej jednak strony może niech wieża sobie tutaj rąbie. Tak, myślę, że tak, tak zrobimy. Niech wieża sobie zbija gońca. E, ten pion chyba jest nieważny. Z, pionek więcej, za chwilę biorę tego na G4. I męczę, będę męczył króla. Jakoś spróbuję tutaj siatki matowe zostawić. Jeszcze nie wiem, czy to się uda. I teraz tak, czy dać szacha król F3... Będę grać tutaj matem. Dobra, dajmy szacha. Męczmy króla. Może król zagra na E3, dostanie mata na G3. Yy, dobrze. I teraz... Yy, aha, pytanie właśnie, bo wieża wróci potem do obrony. No ma prawo wrócić, ma prawo. Wieżóweczka. Na pewno ta wieżówka nie jest... Dajmy szacha. Król zagra tu, zagramy tu i będziemy grozić. A nie, nie będziemy grozić matem. Dobra, coś mi się przewidziało. Nie szkodzi, ale myślę, że myślę, że myślę, że co. Teraz wieża F2. Tu będę chciał zdjąć pionka. Mam tutaj też opcję na szachy. Na G2. Król oczywiście ma problemy duże. Mogę sobie tutaj go jeszcze szachnąć na G2 w razie czego. Król mój bezpieczny, no i zwierzóweczka. Dobra, przeciwnik, będzie chciał mi tutaj zbijać pionki. Dlatego ja zagram tak. Może pójdę tu, a potem tu i będę groził matem. Chodzi o to, że on prawdopodobnie zbije, prawdopodobnie, a ja zagram tak i tak I no dobra, czyli mamy to. W następnym ruchu mamy mata, o ile wieżana a7 nie zagra. Czyli wieże zadziałały tutaj. Jednak pionki tutaj nie były ważne w tym momencie, tylko jednak mat był bardzo, bardzo istotny przeciwnik. Proponuje remis. No, nie bardzo, chyba nie bardzo. I jeszcze jedną partyjkę sobie zagrajmy. No nie, z tym tutaj panem nie gramy. Okej. Okay. lecimy dalej. 1474 bardzo wysoki ranking adekwatny do nas. Adekwatnie do nas, no i zobaczymy, co zagra E4, no to dobra, yy, może, 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 co może. Może zagramy sobie... Skandalaska już była, to jeszcze raz C5, może po prostu inny wariant spróbujemy zagrać. Ciekawe czego nie C4 zobaczę. Już na tym poziomie chyba nie widzę takiego ruchu. Zagrajmy sobie w takim razie E6. Dobra, wybijamy pionki, to jest normalna sprawa, skoczek C6. Zobaczymy, jaki wariant przeciwnik wybierze. Wybił pionka, dobra. Tu się bardzo czarnymi cieszymy, bo gramy sobie D5 od razu. E, mamy fajne centrum, normalna gra. Mi się te pozycje bardzo podobają. Jeszcze jak przeciwnik wybija, to w ogóle się cieszymy. E, tutaj oczywiście może nastąpić szach, który jest kompletnie niegroźny, bo gramy goniec D, D7. I po wybiciu po prostu wybijamy. Potem skoczek na f 6 goniec E7, roszada. E, gramy tutaj na. Staramy się też grać na wolnych liniach. Zobaczymy, czy to się sprawdzi za chwilę. Przeciwnik dosyć szybko pograł. Może mu taka pozycja odpowiada? Nie wiem. No i zobaczmy, zobaczmy, co tu się za chwilę wydarzy. Przeciwnik myśli. Bośnia i Hercegowina. Ok, skoczek f6, szybciutko. Yy, dobra, gonie c7, kulturalnie. Szybko chcemy zrobić roszadę. Grać swoje, nie gramy jakiś tam, nie gramy za szybko też pionkami na D4, żeby nie było punktu zaczepki poprzez np. ruch C3. Trzymam na razie solidne centrum. Jak przeciwnik na to pozwolił, dał nam to za fliko, to dlaczego by z tego nie skorzystać? Należy to pielęgnować. I na spokojnie. Dobra, tutaj zagrał Goniec. Prawdopodobnie jakiś skoczek chce wlecieć. Mi to nie przeszkadza, robię Roszadę. Niech sobie skoczek gra. Na C7 to mu nic raczej nie da, bo zagrał sobie Gońcem na przykład na D7. No, widzimy takie typowe granie tutaj zawodników o tym rankingu. No więc może Goniec B7 w ogóle będzie lepsze? Myślę, że Goniec B7 będzie lepsze. Jak skoczek zagra tutaj, to bierze C8. Jak Goniec zagra, to też Hetman D7. Więc skoczek nie ma sensu, chyba że chciał przerzucić go na d4. Też istnieje taka możliwość. No i będziemy kontynuować grę po prostu dalej. Dobrze by było wymienić gońce białopolowe, z uwagi na to, że my mamy pionki na białych polach. No koniec b7, no, ok, koniec b7. I co dalej? Przypominam też, że tego speedruna gram do 10 pierwszych porażek. No na ten moment nie przegrałem żadnej partii, nawet jeszcze żaden remis nie padł, więc idzie zadziwiająco bardzo dobrze. Po prostu będę kontynuował do pierwszych 10 porażek. Jak się jakaś porażka pojawi, to ja tutaj odhaczę, żeby było widać oczywiście co i jak, żebyście mieli wgląd czy coś tam się udało przegrać no i co w tej sytuacji no przeciwnik chciał mocno grać na C7 ale to są właśnie takie typowe błędy zawodników e, takich początkujących bym powiedział dlatego, że właśnie, no dobra, chciał zagrać tu na widełki, ale szybka roszada i nic nie ma zbyt wolne tutaj przede wszystkim trzeba próbować e, grać w inny sposób, wiem jak to brzmi tak bardzo ogólnie, ale starać się jednak robić roszadę, co jest zrobione oczywiście, uzyskać centrum, walczyć o te centrum. centrum, centrum w szachach, w partiach, w debiutach jest ważne, oczywiście są różne debiuty, gdzie te centrum nie jest aż takie istotne, aczkolwiek taka ogólna zasada to zawsze jest ta walka o centrum i chyba na tym to polega, kto ma centrum, ten ma więcej przestrzeni, ten powie, powiedzmy gra sobie trochę wygodniej w te szachy, no i zobaczymy co przeciwnik tutaj chce zagrać, bo kompletnie nie mam pojęcia, dobra, wieża C1, to ja teraz mogę zastosować, Posunięcie się tutaj, chyba nie, dostanę go nieco C7. Dobra, pułapki jakieś istnieją na pewno. Myślę, że odpędzić skoczka. No, myślę, że odpędzimy tego skoczka. A, uciekaj skoczku. Trochę mi przeszkadzasz tutaj w planach. Na D4 raczej bym się pokusił, żeby tak zagrał. Po skoczku na D4, może skoczek D7 z łapeczką na E5. Tak spróbować można by było. Myślę, że można by było. Jeszcze mi chodzi po głowie ruch hetman A5 teraz. Nie to, żeby tego pionka zbić, chociaż, no wiecie co, dobra, pierwsza myśl najlepsza. Też trzeba się trochę, trochę trzeba sobie zaufać. Grozi ruch E5, na przykład goniec F6 mogę spróbować. Może w sumie się pokuszę o goniec G5, jak będzie taka możliwość, aby wymienić i potem tego gońca uruchomić po diagonali A8, H1. Więc zobaczymy, jak tu się przeciwnik zachowa. Na pewno jest dobrze, bo teraz nie pozwalam mu grać C4, bo grożę E5. Postaram się w jakiś sposób mu w tym przeszkodzić przede wszystkim, przeszkodzić przed ruchem C4. Ale muszę przyznać, że przeciwnik tutaj no teraz zaczyna tak fajnie grać w sumie, bo ten ruch wieża C1 nie jest jakimś chyba złym ruchem. Dlatego że no te C4 jest sensownym zagraniem, oczywiście. To jest walka o centrum. To, to, co mówiłem przed chwilą. I tutaj mamy 13 ruchów już zrobione. Czekamy dalej. Zobaczymy, co się pojawi w następnym posunięciu. Długo mój oponent myśli. Dobra, poszło skoczek na F3. Mogę spróbować zagrać końcę. Tak chyba zrobię w ogóle. Będę ogarniał te pola. I teraz C3, tam pionek był atakowany. Ok. Teraz Hetman A5. Na tego pionka A3 prawdopodobnie. Yy, I po A3 w sumie E3, E5 mogłem zagrać. Yy, już utrzymać centrum. Tylko to będzie wtedy takie centrum, gdzie muszę pilnować gońcami. Może nie śpieszyć się w tym wypadku. Zobaczymy jeszcze, jak to się ułoży. W każdym razie atakuje sobie pionka. Dobra, pionek A3 zostało zagrane. Yy, co dalej. Dobrze, wieża AC8. Niech będzie taki ruch. Po prostu ustawmy sobie kolejną figurę, wprowadźmy kolejną figurę do akcji w tym momencie. Może jeszcze później wieża D8. No i w ogóle w takiej sytuacji zobaczcie, że tak zauważam na pierwszy rzut oka, że białe nie mogą mi nic, zrobić nic konkretnego. Więc w takiej sytuacji staram się grać kolejnymi figurami, żeby wprowadzić te figury do akcji i przygotować do ewentualnych jakichś takich konkretnych działań w pewnym momencie. No zobaczymy co zagra przeciwnik, może Hetman B3. To wtedy goniec na C6 z planem. Tutaj na A4, ewentualnie jeszcze tutaj ma taki ruch przeciwnik, więc no, trzeba będzie uważać. I nie, goń, zaraz, chwila, moment po Hetman B3 jest skoczek C5 za takim stępem, i jeszcze z obroną gońca, więc to nie wchodzi w grę raczej białymi. Raczej to nie będzie dobry pomysł. Także skoczek z D7 z ukrycia tam czeka na dobry moment, żeby wyjść na C5. No teraz nie mogę, bo jeszcze B4 dostanę, ale ym, trzeba zwracać na to uwagę. No wiele C8 wydaje mi się sensownym zagraniem przez chwilę zamilknę, bo przeciwnik myśli długo, długo zmusza nas tutaj do kombinowania. Hetman C2, oj oj. oj, oj, oj. ja widzę, co już kombinuję, już dostrzegam jego tutaj plany. On chce zagrać skoczkiem. Wtedy G6 w sumie. Dobra, wieża E8. Wieża E8. Zmieniłem zdanie nad wieżą D8. Goniec zagrał na G5. Ok. Chyba teraz dobry moment. Tutaj to mi zagra też tak. Ok. No dobra. Może H6 po prostu? Nie, wiecie co? Gramy E5. Muszę zagrać E5, bo wieża musi oddychać. Poza tym muszę grać w tym centrum. No, Hetman F5 zagrać. No, może zagrać. No, jak zagra, to powiedzmy, Hetmanem zagramy na C7 i będę bronił tutaj zwyczajnie na D7. I tyle. Skoczek wybił, skoczek wybija. OK. Mamy fajne centrum, jakiś ruch d4 w powietrzu wisi, no e4 nie chcę, bo to świetny skoczek stanie na polu d4, więc raczej przełom jakiś tutaj bym chciał zastosować. No ten ruch jest chyba bez sensu, bo mata nie ma. Czy ja mogę to zaaplikować posunięciem e4 teraz? Czy też nie za bardzo mi się ten ruch chce grać. Nie, grajmy h6, skoczek wróci i zagramy d4. Tak po prostu. Po czasami po d4 jest też ruch d3 i potem wstępem mogę zagrać sobie e4 z widełkami. Taka pułapka też może być zastosowana. Na przykład wieża na d1, ja gram tutaj, czymkolwiek on nie zbije, jest taki ruch i chyba to działa. Chyba to działa. Oczywiście mogę też próbować tutaj wybić i te pionki uczynić szczerbatymi, że tak powiem. O właśnie, zobaczcie i zadziałało, bo mam teraz ruch E4. Jeszcze się tak zastanawiam, czy to wybić, czy to nie będzie przesada. Nie, no myślę, że po prostu tutaj jest E4. Hetman zbija i biorę po prostu figurę. Wyczekane, wyczekane, ustawione figury. Wieża E8 zadziałała dobrze, wieża C8 sprowokowała. Wybijamy na F3. No to to oczywiście do samego końca. Ok, mamy figurkę za, dwie fi za dwa pionki, to jest dużo. Tutaj jakiś szach, ale jeszcze chyba zagram wieżę na D8. Wprowadzę kolejną wieżę na wolną linię. Zobaczymy, jak się Hetman zachowa, gdzie on tam sobie ucieknie. E, tam jakiś jeden szach. No mógłby zaistnieć, ale potem wieża G1, więc za bardzo też chyba nie chcę tam tego króla z tamtej strony męczyć. E, bardziej chyba postaram się grać na materiał. Zobaczymy, gdzie pójdzie Hetman, i spróbuję go po prostu wymienić. Gra się raczej wtedy uprości. Już jest, zobaczcie, no dominacja totalna. O, teraz mogę zagrać Hetmanem na G5 i po prostu wymienić Hetmanem. Oczywiście tu wolne pionki idą, to jeszcze będę musiał zatrzymać, no ale. Yy, taki ruch. Dobra, no to go zmusimy, żeby nam wybił. Nie chcę wybijać, żeby mu nie prostować pionków. Przy okazji. Na skoczek, jak na F4 stanie, to będzie robił wielkie szkody w obozie przeciwnika. Jakieś jeszcze widełki na E2 mogą być tutaj zastosowane. Przy okazji, więc no jeżeli wybije, no to super. I tutaj jeszcze skoczek F4 będzie podparty pionkiem G5. To tak przy okazji, ale to już nie jest takie super mocno ważne. Ale to ładnie wygląda, jest to solidne. No dobra, to nastąpi szach. Oczywiście król nie może iść na te pola, bo dostanie szacha na polu E2. No więc musi wrócić na H1, więc ruch G2 chyba był bez sensu, ale trochę z rozpędu ja sobie zdaję z tego sprawę. No i lecimy chyba wieżą na D2 w tym momencie, czyli będę chciał ustawić tutaj wieżę i plą plądrować tutaj przeciwnika po dwójce. Jakiś ruch C4 może mi uciekać oczywiście. Chwila, moment. Tutaj chyba tak mogę zagrać. Tak mogę zagrać i na F2 jeszcze kopnąć przy okazji. Więc skoczek działa. Od razu, jak mam konkretne ruchy, no to, to jest ok. Jeżeli wieża d 1, to prosta taktyka. No tutaj zbijam rzecz jasna. Kolejny pionek do luftu. Mogę dać kolejnego szacha. Wjechać wieżą. I na końcu jest mat na polu H2. Więc pionki nawet nie zdążyły tutaj drgnąć. I tak udało się No dobra, mam nadzieję, że te partie Wam jakoś tam przypadły do gustu Dzięki serdeczne za uwagę Przypominam, przypominam o darmowym e-booku I o zakupach Szachowo.pl, dzięki czemu mnie również wspieracie Ma 10%, 10 zniżki Na kotram, a to by pan Szachuś Dzięki serdeczne ludzie No mam nadzieję, że Póki co jest, jest Dobrze, tak? Mam nadzieję, że Speedrun jest w porządku Dużo chciałbym jeszcze powiedzieć, ale mamy ograniczenia czasowe. Pozdrawiam Cię, trzymajcie się zdrowo, cześć.